zero jakiegokolwiek innego koloru, tylko cień. Artur, mam tak już wielkie zakole, że nawet tą opaską nie mogę ich zakryć. Łęgi z powrotem na Szczecinie. Łęgi jest w kupie. Przerwa reprezentacyjna to specyficzny czas i wiadomo, jest czas trochę na odpoczynek, trochę na cięższe treningi. I ten okres taki był, że zawodnicy, którzy gdzieś tam nie dostali powołania, nie pojechali na kadrę, to po prostu kilka dni odpoczęliśmy, a później była ciężka praca i raczej nic nowego nie robiliśmy, bo osób było mało, a bazowaliśmy po prostu na tym, żeby gdzieś tam udoskonalić to, co już znamy i co robiliśmy wcześniej. Na pewno będzie to ekscytujący mecz dla nas i dla kibiców. Gramy o coś, wiemy, że walczymy o podium i w meczu z Lechem możemy coś tam, jakąś sobie przewagę wywalczyć i na pewno jesteśmy świadomi tego. I jest to ważny mecz, chcemy się do niego przygotować jak najlepiej i mam nadzieję, że pojedziemy tam po 3 punkty. Po meczu z Koroną na pewno jest niedosyt i wiedzieliśmy, że zagraliśmy dobry mecz, a wynik był nie taki, jak sobie gdzieś tam wyobrażaliśmy to przed meczem i na pewno szkoda tego meczu, ale pokazaliśmy, że stać nas na dużo, że jesteśmy w dobrej formie i myślę, że przełożymy to na kolejny mecz z Lechem i tak naprawdę nie możemy się już doczekać tego wydarzenia. Tak jak było gdzieś w poprzednich sezonach i w tym, kibice są zawsze z nami na każdym wyjeździe, czy mogą wejść, czy nie mogą, zawsze jakoś tam się pojawiają i słychać ich doping i tak samo liczymy na mecz w Poznaniu. Nie wiem, w jakiej ilości gdzieś tam zasiądą na trybunach, ale na pewno będą nas wspierać i mam nadzieję, że my dobrą grą i wynikiem pokażemy że jesteśmy mocni i po meczu będziemy mogli się razem cieszyć. Jali! Good work! Mamy już kurwa, ale... Brawo! 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 Brawo!